Ale fajny stateczek, Madzia, zobacz. Płynęłam takim. Nawet. Płynęłaś takim? Aha, no tak, płynęliśmy podobnym. Na statku nie ma tego wrażenia, co jest, jak się ogląda go z boku. A kolejny wyjęcie, popatrz, no co ty gadasz? Teraz się będę mijać. A ten między nimi, jaki wielki. A my, jak to my, idziemy na pocztę, nadać paczuszki. I przy okazji zwiedzić sobie rynek. To nie jest rynek w Gdańsku, nie? To są starówka? Nie wiem, jak to nazwać. No dobra. Bo wiesz, tam u nas, na Dolnym Śląsku, to są rynki, nie? Rynki na ogół są kwadratowe, albo jakieś tam, no mają po prostu ratusz na środku i ten. A w takich miastach to są kilka głównych ulic jest, nie? Jakaś długa, targowa i tak, takie tam. Piwna jakaś, nie no, rynku chyba nie mają. No dobra, zamykamy. Tak to wygląda. To chyba jest Motława, tak? No tak. Tak mi się wydaje. Dalej idziemy na pocztę. Tak to wygląda tutaj w Gdańsku. No tutaj ładnie jest. Bardzo ładnie. A tutaj mamy Muzeum II Wojny Światowej. Tak to wygląda. Nowocześnie. Taka kładeczka tu jest. Co godzinę opuszczana i podnoszona. I jak ci się podoba? Tutaj jest bardzo ładnie. Bardzo ładnie, porównanie, nie? W porównaniu z Gdynią, w której mi się nic prawie nie podobało. Tu jest prawie pięknie. Budynki są piękne, nie? No. Bardzo ładnie, naprawdę. Co to jest? Polska Filharmonia Bałtycka. Tak to wygląda. A zobacz tu. Zobacz tu, jaki stoi piękny ten sołdek. Nie, naprawdę robi wrażenie, a dopiero szok. Tam będzie ten ładny szok, budynek. Szok, szok, no tam są ten żuraw główny. Mhm. Naprawdę rewelacja. Paczki nadane. No, odwędnione. Także lecą do was, a my w końcu mamy wolne i idziemy zwiedzać stare miasto w Gdańsku. Bo jest naprawdę piękne. Ja jestem pod wielkim wrażeniem. Rewelacyjnie. Czyż nie, kochanie? Szczęka opada. Jest pięknie. No idzie, Madziu, mnie prowadzisz? Zobaczmy to. To jest ta złota brama? No to w ogóle znaczy, no to jest aha. Neptun, ale, ale nie wiem, czy jestem zła. Wiesz co, chcę zobaczyć Neptuna. Co tam? Zwiedzam. No ja też. Czuję się widokami. Ja też. Ja normalnie tutaj jestem tak podjarany tymi widokami, że szok. No jest to jedno z najładniejszych miast, jakie byliśmy. No. Naprawdę. Najładniejsze. Widzisz? Więc wypluj te słowa, że tak gadaliśmy brzydko, że brzydki jest Gdańsk. Wtedy 2 lata temu, jak przyjeżdżaliśmy, to był brzydki. No tak, bo... I w ogóle to jak mówimy teraz, to bo, też jest brzydki. Bo stare miasto to jest jak inne miasto. Nie, a Gdańsk ogólnie taki jest przytłaczający. No zobacz, jaki ten budynek.
Kurna, no masakra. Ale tu jest ładnie. Pięknie. Ale jaki kontrast. Prawa strona nowoczesna. Lewa stara. Jak to... A tył jeszcze inaczej, no. Tył jest taki wymarły. Tam nikogo już nie ma. Jak tu się przejdzie, to tu nawet kawiarnie po drugiej stronie mostu są zamknięte. Most jakby oddziela ten gwar. To wszystko. Tutaj spokój, cisza. Ale i jazda. Mówię, wszystko zamknięte z tej strony. A z tej strony... Życie. Trying to get ahead of the sunset. Haven't really made up my mind yet. But it's alright. We don't even know when it's sinking. Then gravity hit when we're falling. It's just one night. Time and space, they lose their place. Staring in your eyes, in your eyes. And I know why. Mamy oczywiście romantyczna kolacja. Madzia ma piciutko. Żabka nam zrobiła. A ja mam panini. No i co? I romantyczna kolacja pod palmami. Co ty na to? Kurde. Zobacz. Nie dość, że nad wodą, w marinie, to pod palmami. No i co? Nie trzeba wcale jechać za Gramanica. Taki żarcik. Bo niektórzy zaraz to odbiorą jednoznacznie. Taka fajna wystawa dla śmieciarzy. Dla tych, co tak syfią. Ile co się rozkłada. Puszkami aluminiowa, 80 do 200 lat. Papierosy rozkładają się od roku do 5 lat. A plastikowa butelka 450 lat. Koszulka od 2 do 5 miesięcy. Tak mnie denerwują te śmieci. Zwykła puszka po konserwie jakieś 50 lat. A butelka szklana, milion lat. Cebulaki na wakacjach. Smacznego. Ale za to w jakim miejscu? Przy muzeum. To jest Narodowe Muzeum Morskie. Ale jest duży. Wiska tak inaczej, nie? Everything is out of place. Feeling like my world is upside down. I just wanna find my way. Gotta get a breath before I drown. You've torn my world apart. I'm left with only scars. These pieces of my heart are the remnants of this love. Marek w swoim żywiole. Oczywiście robi miliony zdjęć, żeby były i do filmów, i na Instagrama. I tak tylko z nim się nie pozwiedza, tylko stoi się, a jeszcze on ten. Ja mówię, że to on to się tak zwiedza, że ty tylko. Na wakacjach. Tylko robisz zdjęcia. No. Ale fajny patent. Knajpa nad wodą z rybkami. I ceny? Tu są ceny. Ryba według wagi. 8,50, 9,50. Pizza. Pizza to też ryba? Saddle up.
Ale fajny patent na knajpę. Nazywa się Mała Sycylia. Z kontenera zrobione. Bary porobione z widokiem na stocznię. Nie no, fajnie. Ha. A my na wieczór zostajemy tutaj. Tutaj, czyli to jest jak? Była stocznia. Nie. Doki. Jesteśmy w dokach. No i tutaj parking też jest płatny. Jest duży parking, tylko to jest taka trochę syfologia. Trochę? Bardzo. No i tutaj żurawie są. No i tutaj się płaci 8 zł za dobę. Tak to wygląda. Jeszcze dzisiaj byliśmy do godziny 15 tam na tej, jak to się nazywa, twierdza, nie? Fort? No, Wisło Ujście. No. Tam fajnie się spało. No i tam się fajnie spało, tam było ekstra. No ale tak, dzisiaj tutaj kimamy. Znaczy jeszcze czekamy na znajomego. Tego, z którym mieliśmy spędzić wieczór wczoraj, no. Ale nie wyszło. Z naszej winy. Z naszej winy. Także dzisiaj nadrabiamy te zaległości. Więc z nim spędzamy dzisiaj wieczór. Będziemy robić fajne rzeczy. A jutro mykamy dalej. Jutro już chyba jedziemy na Elbląg. Co nie? Nie wiem, gdzie mnie szaper zawiedzie. No dobra, dobra. Ktoś może się zdziwić, dlaczego stoimy w takim miejscu. Brzydkim, obskurnym i w ogóle. No tak jak powiedzieliśmy przedtem, bo tutaj doba kosztuje 8 zł. A jak patrzyliśmy tam przy muzeum... To wychodzi koło... 8 dych. Nie, koło 70 zł, tak. Normalne parkingi gdańskie, miejskie, wychodzi... Podobnie jak w Gdyni. Tak. No, 70-80 zł, nieważne co, nieważne jak. Także takie nie opłaca ceny. Się za bardzo. No. No a tutaj jest brzydko, no ale na noc, no to co nam potrzeba? Ciszy w sumie tylko i miejsca po prostu, żeby no. Być i tyle, nie? A potem jedziemy dalej. Ale jakby co, zawsze tutaj o jakieś pozytywy. No. Piękne jachty tu stoją wszędzie. No. Kurde, nie widać, już jest za ciemno. Nie widać. I przyjechał nasz znajomy, Tomasz, który nas ogląda, który nam, można powiedzieć, sprezentował okna i zabrał nas do stoczni. I tak to wszystko fajnie wygląda tutaj. Mega, mega, mega. Ha. Tutaj remontowane są statki. No, zaskoczeni jesteśmy, bo przypadkiem wpadliśmy na Tomasza. A Tomasz jakieś 2 lata temu wysłał nam okna do kampera. No i dzięki niemu mamy okna w kamperze. Mniejsza z tym. Taki stateczek tutaj stoi. I jest remontowany, malowany. Tu jest oficjalnie lokal. Lokal stocznia. Stocznia. Oprócz tego, ale to jest też imprezownia jakaś? Tak. Zrobiona cała z kontenerów. Widać, no. A ja tam was daleko widzieliśmy. Tu z tyłu jest wjazd, na przykład tam było kiedyś studio fotograficzne stocznia. Chyba dalej nawet funkcjonuje. Czyli wszystko z kontenerów, ale za je fajnie. Możemy iść do góry. Ale jest ładnie. To jest wszystko, jak miasteczko. No mówię, miasteczko ze wszystkim. 100 różnych osób, przedsiębiorców, jest impreza. Ale jazda. I chyba nawet byśmy nie wiedzieli o tym. Bo tak to jest, człowiek przejdzie tylko to, co turystyczne. I'll be fine when I walk through mountains of myself.
to jest co? Upamiętniające? Upamiętniające ten pożar, który tutaj był, co hala spłynęła podczas koncertu. I takie rzeczy sobie oglądamy nocą. Stateczki i stocznia. Ale fajnie. No i Tomasz przywiózł nas pod stadion. Ale czad. Fajnie wygląda. Stadion w Gdańsku. Tak wieczorem zwiedzamy sobie z Tomaszem różne ciekawe inne miejsca. Nie tak turystyczne, normalne, jak to każdy turysta zwiedza. Piękny jest. Stadion Bursztynowy. Czyli tędy wszystko wjeżdżało. Tędy wjeżdżało, tak. Jeżeli ktoś miało wóz i konie i chciało się dostać na targ. Jak to się nazywa? Brama? Brama Wyżynna. Brama Wyżynna. Ale czad. Jakie przęsła. Tak samo tutaj są miejsca na zawiasy. I na zapych. Na zamknięcie. No, żeby nie można było sforsować. To jest skuter. Kurde, ale jakie zawiasiki. No. Szok. Nieźle to wygląda. Że ja nie wziąłem latarki jakiejś. To jest brama nizinna, nie wyżynna. Wiesz, Mariacka, dlaczego jest najbogatsza? Dlatego, po pierwsze, bo jest najbliżej kościoła, gdzie była ziemia najdroższa i najbardziej chybowi ludzie mieszkali. A po drugie, mieszkali tu tylko bursztynnicy i złotnicy. Aha, czyli kasiarze. I do dnia dzisiejszego w podziemiach, znaczy w dolnych piwnicach są najbardziej znane, że tak powiem, najbardziej znani artyści, którzy wypalają z bursztyną i z... A kurde, nie byliśmy tu. No. Czyli na dole są sklepiki jakby, czy co to jest? Tutaj są te, pracownie. Pracownie artystyczne, bursztyn, złoto. I tu są wystawiane w tych gablowkach przy każdym dzień. Jaki patent. Pamiętam tą uliczkę, bo ona była taka nie wąska i te schodki. Tak. Ale mi się to kojarzy wszystko z takimi amerykańskimi starymi tymi, wąskie właśnie. Daniel mówił, że jako jedyna w Gdańsku ma odbudowane też piwnice. Tak, tak. Oryginalne. Tu w każdej piwnicy. I te balkoniki właśnie. Tak jest. Te żygacze tak zwane. No. Czyli to też było odbudowywane? To wszystko było zniszczone. Kurde. To było zrównane z ziemią. Ale tu jest ładnie. We were laying in bed when she said we could enjoy the night instead. I to jest ten żuraw, co mówiłeś, że tutaj stąd wszystko było transportowane, tak? Jako bo to jest dźwig, nie? To ma za zadanie, tak, dźwig, wyciąganie góry w dół, tak? Wpływa, tak dalej, widać, że jest. Can you take my reservation? I'll stay patient. When you see me at the table, join me. Won't take too much of your imagination. Look past what we had. I'm still wearing what you paid for. I don't care about the other night.
even though you can't be mine right now. I don't wanna be the sign you see when you tell your mind right now. Oh, I know the time.